Dlatego... Nie można było tego wcześniej właśnie zbadać, bo mamy Euro 2012. No, pani wcześniej redaktor, parę dni dowiadujemy się, że stadion będzie gdzie pani indziej. Redaktor, nic nie w Warszawie, nie teraz się przede okazuje, że w Warszawie. Wbrew temu, co mówi pani Jakubiak, nie ma nic. Dopiero miano rozpisać konkurs na pierwszą rzecz, która nie ma związku z ustawą Euro 2012, mianowicie wybór projektu, konkurs na projekt tego stadionu. Tak, ale pani poseł, wróćmy do ustawy, bo ja się boję, że nie zdążymy z tym, jeśli będziemy znowu przyglądać się ustawie, która przez państwa została uchwalona i teraz pisać ją na nowo. I boję się, że po prostu nie zdążymy. Pani redaktor, nie, to nie jest tak. Chodzi o to, że usuwać mankamenty można, my mamy właśnie takie coś, że albo usuwamy coś na 100%, tak jak ze służbą cywilną, bo komuś było niewygodnie, albo znaczy od ściany do ściany my nie widzimy sytuacji środkowej. To znaczy, że może działać prawo, ale można równolegle naprawić mankamenty. Jeżeli ja zauważę cokolwiek w ustawie o zamówieniach publicznych, co nie sprzyja, to nie znaczy, że będziemy wywalać ustawę publiczną i umrą wszystkie zamówienia publiczne w Polsce. Gdyby... Uspokoiła mnie pani. Nie, pani redaktor, to jest właśnie, bo my mamy taki zwyczaj, albo coś na 100%, albo coś zero. Pani poseł, a wracając jeszcze do tych teg i rozdania w rządzie Donalda Tuska, nie wiemy ciągle, kto będzie ministrem obrony narodowej. Nie wiemy, czy Radek Sikorski będzie szefem MSZ-u. Nie wiemy, kto będzie kierował służbami specjalnymi. To też jest ważna sprawa. Wczoraj był tutaj poseł Janusz Zemke z Lidu. I proszę posłuchać, co powiedział właśnie o tym procesie formowania się rządu. Platforma Obywatelska ma grupę osób, grupę cywilów, w tym parlamentarzystów, którzy znają bardzo dobrze sprawy wojska. Na przykład Bogdan Zdrojewski. Ja bym wskazał kilku, prawda? No, był to Bronisław Komorowski, oczywiście na pewno no, Bogdan Zdrojewski, na pewno Paweł Graś, jeszcze są osoby z Platformy, które się dobrze sprawdziły w komisji. Jest taki pan poseł Mroczek, bardzo kompetentny poseł, który był w Nowym Dworze starostą to, przez wiele lat. To o co chodzi, panie pośle? Dlaczego ci ludzie nie dostają propozycji? Właśnie się zastanawiam, co się dzieje, bo jest kilku ewidentnie kompetentnych, przygotowanych posłów Platformy, żeby te funkcje objąć, ewidentnie przygotowanych i nie słyszę o tym, by mieli te funkcje pełnić. Pani poseł, co się dzieje z tymi ewidentnie przygotowanymi posłami? Ja bym, że tak powiem, uważam, że pan Zemke się niepotrzebnie troszczy. Ja nie wiem, jakie są powody, dla których są jakieś kandydatury brane pod uwagę, a inne kandydatury nie są brane. Z całą pewnością jakieś powody są, że Donald Tusk, bo przecież umówmy się, ale tych stanowisk w państwie, które zawsze są obsadzane przez polityków, bo są polityczne, jest bardzo dużo. I w związku z tym dobranie każdego kandydata trzeba w sposób szczególnie staranny. Pan premier Tusk, chyba już mogę tak powiedzieć, no od jutra w końcu na pewno, ma jakąś swoją wizję rządu. I chciałabym, żeby pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze są względy, oprócz merytorycznych, są względy polityczne. Ale pani się tę wizję podoba? Po drugie... Która? Taka właśnie, że bierzemy ekspertów, no bo ciągle zastanawiam się, dlaczego pan Świąkalski jest lepszy od pani. Dlatego, że jest prawnikiem. Tylko dlatego. Tak, dlatego przecież mieliśmy przypadki, że funkcję prokuratora niekoniecznie nauczyciel musi być. Ale pani redaktor, powiem więcej. Uważam, edukacji. Że nie jest dobrze, jak nauczyciel jest ministrem edukacji. Lekarz ministrem zdrowia. Po prostu ja uważam, że to, ale w tym wypadku akurat, jak długo jest połączony minister sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, to jest pozbawione sensu. Jeżeli te funkcje zostaną rozłączone, wtedy się będziemy zastanawiać. Dzisiaj jest to po prostu pozbawione sensu. A Bogdan Zdrojewski, który jest świetnie przygotowany właśnie do pełnienia funkcji szefa MON-u. Ja myślę, że Bogdan Zdrojewski jako kulturoznawca z wykształcenia i bardzo dobry administrator byłby naprawdę znakomitym ministrem kultury. Ja nie jestem zachwycona tym, jak było zarządzane Ministerstwo Kultury, niezależnie od tego, jakie były komentarze na temat poszczególnych ministrów, ponieważ no, różne niedobre rzeczy się działy, które nie powinny mieć miejsca. Ja Bogdana Zdrojewskiego bardzo szanuję, jest człowiekiem bardzo wyważonym i uważam, że ten resort, który nie wiedzieć czemu, jest traktowany jako takie gorsze dziecko. Jak się idzie do Ministerstwa Kultury, to wszyscy tak jakoś patrzą, no niby minister, ale taki nie do końca, bo to taki resort na marginesie. Nieprawda, to jest bardzo ważny resort. Sprawy kultury w Polsce trzeba definitywnie uporządkować. Czyli Bogdan Zdrojewski będzie ministrem kultury, to przynajmniej tyle się dowiedzieliśmy. No nie, to o tym była mowa, że on jest przewidziany na stanowisku
stanowisko ministra kultury. Ja nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja i co zgłosi Donald Tusk, ale to jest wśród propozycji, właściwie to była jedyna kandydatura, o której ja słyszałam, że będzie. To był Bogdan Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące pani teczki, nie teki, ale teczki. Czy Donald Tusk zainteresował się tym planem, pani planem walki z korupcją? Tak, dlatego, że myśmy bardzo starannie rozmawiali, kiedy byłam w czwartek bodajże po wyborach i odbyliśmy, że tak powiem, poważną rozmowę na temat tego, jaka jest moja wizja. Natomiast myśmy wtedy mówili o tym, o co chodzi i co chcemy zrobić. Natomiast teraz przygotowałam to, co na jakiej bazie mielibyśmy Czyli robić. Jest akceptacja, jak rozumiem, pani poseł. Tak. Julia Pitera była gościem programu Sam na Sam, pani poseł, a za chwilę pewnie pani minister. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję państwu.